jesteśmy na słonecznej plaży Caorle. Caorle Altanea, tak, taka dzielnica, powiedzmy, spokojniejsza. Niektórzy by powiedzieli, że mniej zamożne hotele, tu są i tak bardziej. I ja mam piwko dla mniej zamożnych. Adelskronen Premium Pils. Słuchajcie, piwo za 57 eurocentów, kupione w Penin. Oczywiście szkło nieprofesjonalne, zabrane z czego? Z kuchni swojego pokoju tutaj, wynajmowanego. Ale co ważne, na tym piwie jest napisane nach dem Deutschen Reinheitsgebot. Reinheitsgebot. Czyli słuchajcie, z recepturą piwowarów z Bawarii. Tak naprawdę zgodnie z czystością prawa bawarskiego. Co oznacza, że w tym piwie jest użyty jedynie słód jęczmienny, jedynie chmiel i woda. Nic więcej nie może tu być użyte. I jeżeli czytamy skład piwa, mamy tutaj wymienny po austriacku, włosku, czesku, węgiersku, rumuńsku, litewsku. Po polsku niestety nie ma, więc spróbuję zrozumieć po czesku. Złożony, pitna woda, czyli złożony skład. Pitna woda, czyli woda po prostu. Jęczny ślad, słód jęczmienny. Mielowy ekstrakt, czyli nie ma tu chmielu jako takiego, tylko jest to ekstrakt z chmielu, wyciąg z chmielu. Dobra, spróbujmy jak to piwko smakuje. Jest to pils. Ostatnio testowałem lagera. Lager był w ogóle nie goryczkowy. Ledwo co. Lejemy trochę. Łach, jaka piana. Musiało się wytrzęść w lodówce, w której to tu niosłem. Delikatny DMS-ik i on może pochodzić, jeśli jest słód pilzeński, to może pochodzić od słodu pilzeńskiego. Pilzneńskiego słodu. A jeśli nie, to może być też to od kukurydzy, znaczy kukurydzy użytej tutaj, której teoretycznie nie ma. Także jeśli nie ma ich w składzie wymienionym, to zakładam, że jest to DMS od słodu pilzneńskiego tutaj jednak. Jest delikatny, naprawdę. To nie jest to samo, co w naszych piwkach, gdzie ten DMS jest mocno, mocno wyczuwalny nieraz. Tutaj DMS jest na niskim poziomie, myślę, że to jest słód pilzneński. Spróbujemy. No i za 57 eurocentów to goryczka rewelacyjna. Jak przystało na pilsa? To nie ja się kwieję, to statyw się kwieje. Proszę na to nie zwracać uwagi, ale dzisiaj w tą nadmorską pogodę nawet piana w tym się mega utrzymuje. No zobaczcie. Czyli tak, jednak piwo za 57 eurocentów daje radę. Po prostu daje radę. Słuchajcie, gdybyście u nas w Polsce kupili perłę chmielową, pils, to z pilsem ona ma niewiele wspólnego. Jeśli kupuję pilsa, to oczekuję od pilsa goryczki, zdecydowanej goryczki. I ta goryczka jest w tym piwie. Oczywiście nie ma tutaj w ogóle ciała. Jest to piwo puste. Jest po prostu gorzkie, ale jest puste. Nie ma kompletnie ciała, jednak troszeczkę ciała od tego picika bym wymagał. No ale nie za 57 eurocentów. To jest zwykły koncerniak, ale dużo lepszy niż nasze polskie koncerniaki. Doleję sobie go jeszcze i zmęczę z przyjemnością do końca za tą cenę. Także jeśli jesteście nad morzem we Włoszech, to tak jak w Polsce kupujcie Bosmana, tak we Włoszech kupujcie niemieckie pilsy, bo wszystkie będą prawie puste w smaku, tak do ceny 1 euro, nawet euro 50, ale wszystkie będą miały goryczkę na zadowalającym poziomie jak na pilsa. Może być to 50 eurocentów, może być 60 eurocentów, może być euro 50. Wszystkie będą bardzo do siebie podobne. Nie warto przepłacać. Kupujcie pilsy niemieckie do 60 eurocentów. Ten pochodził z Penego. Na zdrowie i do zobaczenia. Powiedziałem, że każdy niemiecki pils kupiony tutaj, nawet za tam kilkadziesiąt eurocentów, ma mega goryczkę fajną. A moja żona powiedziała, że
co ty pieprzysz na tym filmie, jaką on ma goryczkę? Wcale nie jest gorzkie piwo. Kurczę, słuchajcie, kupuję jej Tyskie, kupuję jej Lecha na przykład w Polsce i mówi, no i to jest idealne piwko, nie za gorzkie i tak dalej. Kupuję jej tutaj takiego, który według mnie ma dużo większą goryczkę od Lecha i Tyskiego. Myślę, że tu jest 30,5 gdzieś, spokojnie. I ona mi mówi, że to piwo w ogóle nie jest gorzkie. A ja w tym piwie wyczuwam tylko goryczkę. Nic poza tym. Także nie wiem, albo mi się też smaki we Włoszech pomieszały, ale szczerze, ja nie piłem tak goryczkowego pilsa w Polsce. Pilsner Urquell jest mniej goryczkowy niż to piwo. Także wracam do tego, kupujcie niemieckie pilsy, jeśli chcecie czuć goryczkę. Nawet jak kosztują 60 euro.